Nazywam się Kamila Brodacka, Marta Sutor, Monika Szwajnos, Klaudia Kulinicz, hej. Nasz program nazywa się Take Action. Kim jesteśmy w ogóle? Jesteśmy aktorkami, jesteśmy przyjaciółkami i jesteśmy założycielkami agencji aktorskiej Take. I dobra, po co się tutaj w ogóle znaleźliśmy i dlaczego założyliśmy agencję aktorską Take? Marta? Założyliśmy tą agencję z potrzeby większego zaangażowania się w proces castingowy, w proces produkcyjny w ogóle, z potrzeby takiego lepszego rozeznania się w ogóle w naszej branży. I też wydaje mi się, że największą potrzebą było zajęcie się swoimi sprawami, które dotyczą bezpośrednio nas, po swojemu. Tak, bo tak, chcemy robić rzeczy po swojemu. Tak, tak, ale też wydaje mi się, że zależy nam, żeby one były tworzone w warunkach takie, jakie nam się marzą. I jednak naszym celem też przy zakładaniu agencji było dbanie o relacje pomiędzy nami oczywiście, o relacje aktor-aktor, nasi aktorzy i my jako agentki. Też zależy nam, żeby ta współpraca była przejrzysta, żeby była szczera, ale też przy okazji myślę, że w takich warunkach, które my sobie tworzymy, możemy też dużo się od siebie uczyć, bo każdy z nas i każdy z naszych aktorów ma inne doświadczenie pracy, inną historię, inne miejsce tu i teraz, czyli de facto możemy być dla siebie inspiracją, możemy wspólnie tworzyć i możemy uczyć się od siebie nawzajem. Tak, dokładnie. Będziemy tutaj zapraszać różne osoby, młodych twórców, ale nie tylko młodych. Będziemy zapraszać reżyserów, casting reżyserów, producentów, no i w ogóle osoby z nami. Dokładnie, kto też zapraszamy bardzo serdecznie. Chcemy co? Też porozmawiać o tym, że można robić różne rzeczy jako twórcy. Tak, i myślę, że tu warto się nawet na chwilę zatrzymać, bo jednak też przez społeczeństwo jesteśmy wpychani w jakieś ramy tego, jak powinno być, czyli, no nie wiem, ja pamiętam, że w podstawówce słyszałam, Klaudia, jak jesteś dobra z polskiego, to idź w Polski. Tak, to matematykę już zostaw, bo jesteś w to koszmarna. Tak, tak. Więc daj sobie szybko się określić, tak, nie? Że w ogóle co cię interesuje. Tak, a mam takie poczucie i na przykład, ja wiem, że może to u niektórych się sprawdzać, ale na przykład ja jestem kimś, kto potrzebuje wielu zadań, kto potrzebuje wielu bodźców, kto jest ciekawy i ma cały czas potrzebę rozwijania się, stawiania przed sobą wyzwań, więc nie chciałabym być zamknięta w ramach jednego zadania, bo mam poczucie, że mnie to ogranicza jako człowieka i nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i do tego no, zabiera mi jakąś taką pełną radość życia i korzystania z niego. Tak, że jak musisz, że jak jesteś już aktorką, to musisz być tylko aktorką do końca życia. No właśnie nie, że chodzi o to, że robienie różnych rzeczy i sprawdzanie się w różnych rzeczach rozwija nas, nie? Jako ludzi, jako artystów, wzbogaca nas wewnętrznie. I tutaj będziemy takie osoby zapraszać do nas, bo mam wrażenie, że też nasz zawód jest odbierany często przez ludzi, przez ścianki, przez blichtr, sukces. Tak, tak. I wiecie, że to jest tylko po prostu, no nie wiem, złota rzeka, która płynie. Dokładnie. A faktem jest to, że nawet jeżeli widzimy u kogoś olbrzymi sukces, to często on jest naprawdę oparty na olbrzymiej ilości włożonego wysiłku, olbrzymiej ilości pracy. Tak. Ale i szczęścia. I szczęścia. Oczywiście, że jest bardzo wiele czynników, ale też jest bardzo wiele rzeczy pod spodem, czyli i tak ci ludzie zajmują się różnymi rzeczami. Co jest i tak piękne. Tak, absolutnie. Tak, bo dzięki temu mamy o czym gadać. Dokładnie. Tak, 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 tak. I my tutaj porozmawiamy o tym, że w ogóle też jak wygląda nasz zawód aktora, bo to nie jest do końca tak, że my tylko i wyłącznie gramy w serialach, ale są różne w ogóle dziedziny, w których my się też rozwijamy i zaprosimy na pewno tutaj sporo osób, które opowiedzą o swoim doświadczeniu, gdzie jeszcze indziej pracują, tak. Jak wykorzystują swoje umiejętności. Tak. Też nie jesteśmy pierwsze na rynku, które otworzyły swoją agencję aktorską. Widzimy, że coraz więcej osób w ogóle robi dodatkowe rzeczy, dlatego myślę, że idziemy w kierunku Europy, bo no, tak jest na świecie, że aktor nie zajmuje się tylko aktorstwem. Dokładnie. Poza tym widzimy, że też potrzebujemy, jest jakiś w ogóle taki okres wielkiej zmiany, że chcemy mówić o tym, jak wygląda ten rynek, jakie są problemy, mankamenty i tak dalej, i tak dalej. Ale też jest taka, mam wrażenie, potrzeba w młodych, bo rozmawiamy w swoim środowisku i każdy z nas
wchodząc na ten rynek, ma poczucie, że musi się z czymś zmierzyć i że chce tej zmiany, bo chce sam działać, sam robić swoje rzeczy, sam być twórcą, sam być artystą. Nie chcemy wchodzić w czyjeś ramy tego, jak ktoś sobie wyobraża to, co my możemy robić. Tak. Tylko po prostu eksplorować to na różnych płaszczyznach. Dokładnie, ale też będziemy rozmawiać o takich kwestiach prawnych, prawda? Tak. Mogłoby się wydawać troszkę nudniejszych, ale jak ważnych też w naszej branży. Dokładnie, nie, no, totalnie ważnych, bo wydaje mi się, że nawet artyści nie powinni jakoś tam do końca latać w chmurach, tylko mieć takie rozeznanie właśnie w tych umowach, tak, w wiedzieć, prawach. Co podpisać, kiedy podpisać, czy podpisać. No jakie są widełki, jakie są stawki, jakie mamy obowiązki, jakie mamy przywileje, co możemy, czego nie możemy. Że jednak mam poczucie, że przynajmniej nawet mogę powiedzieć o sobie, że jednak zaczęłam czytać te umowy konkretnie, krok po kroku, jak założyliśmy agencję. I miałam na początku, wow, ile tam nie jest tego wszystkiego, o co chodzi. Że z jednej strony, żebyśmy my jako artyści, aktorzy mieli w tym rozeznanie, a z drugiej strony, żeby inne piony też były wobec nas takie transparentne i żebyśmy nawzajem o tym rozmawiali. Tak, nie? Mamy nadzieję, że ten nasz i tutaj program i to, że będziemy zapraszać różnych ludzi z różnych pionów naszej branży filmowej, spowoduje, że dodamy jakąś taką cegiełkę do tego już, do tej transformacji, tego, że ten rynek rzeczywiście będzie bardziej wrażliwszy, otwarty, przejrzysty. Tak. Dokładnie. Tak. Bo też myślę sobie, wrócę jeszcze tylko na chwilkę do tych umów, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe. Mimo wszystko, słuchajcie, mnie to wydaje bardzo ciekawe. Ale bardziej też mi chodzi o taką świadomość budowania własnej marki, że my jako artyści często wchodzimy na rynek, jesteśmy jakimiś takimi duszami, wiecie, latającymi, bo chcemy tworzyć. Tak. A z drugiej strony, no, to, że teraz czujemy tę zmianę, jest związane również z tym, jak szybko pędzi internet i w jaki sposób my musimy myśleć o sobie jako o twórcy, artyście, że to jest taka osobna marka, że każdy z nas, ja, Klaudia, ty, Kamila, Marta, Monia, mierzycie się z tym, żeby zbudować swoją własną markę, która będzie ciekawa dla odbiorcy, która przybliży tego odbiorcę do danego projektu, bo ta reklama outdoorowa już prawie nie funkcjonuje, o tym też sobie na pewno porozmawiamy, że wszystko dzieje się teraz na Instagramie, w internecie, i jak do tego podchodzą twórcy, producenci i właśnie jak sobie stworzyć taką przestrzeń w mądry sposób, który gdzieś rezonuje z każdą z nas, z każdym z nas i no i się pokazywać, reklamować, bo to jest z tym związane. Taki uczciwy sposób też dla siebie, prawda? Żeby nie działać przeciwko sobie, tylko... Absolutnie, mnóstwo aktorów ma z tym problem. No nie, no, bo my mamy prowadzić swojego Instagrama, Jezu, ale tak, jak? Nie chce mi się. Tak, a to jest teraz takie ważne. Wiemy, jak potem czasami się odbywa ten ostatni etap castingu, na jakiej podstawie padają decyzje. Tak. A też to się zmieniło w bardzo krótkim czasie, nie? Tak. Że osoby, które gdzieś tam 5 lat temu, można powiedzieć, zaczynały, i myślę, że jeszcze 5 lat temu, w ogóle nie miało takich narzędzi, że to jest dla niektórych w ogóle jakaś nowa rzecz, nie? Tak, i dlaczego o tym nie gadać, żeby sobie pomóc nawzajem? I tutaj zaprosimy ciekawą osobę. A bardzo, też mamy pomysł, Marcinie, mamy pomysł. Nie zdradzajmy jeszcze tajemnic. Ale tak, no i to jest jakby dla mnie fascynujące, że my też możemy, bo to jest chyba też nasze odkrycie jako dziewczyn, przyjaciółek, które wspólnie coś tworzą, że my nawzajem możemy być dla siebie dużym wsparciem, że dużo, szczególnie w szkole, mam wrażenie, że ta ocena, która się odbywa w szkole, to porównywanie, to zabieranie nam naszej indywidualności i potem my, wchodząc na rynek, odkrywanie się na nowo, bo de facto tylko ta nasza indywidualność jest tym, czym my możemy zaciekawić odbiorcę, daje mi takie poczucie, że my w sobie nawzajem możemy pomagać, że my możemy być dla siebie wzrostem, że nie musimy ze sobą w ogóle rywalizować. Dokładnie, i to jest piękne i chyba, myślę, warto tutaj wspomnieć o naszych dziewczynach z roku. No przecież nie, my no, się totalnie trzymamy, mówimy sobie o castingach, o różnych rzeczach i... Wspieramy się, przeżywamy te wszystkie rzeczy razem, wspólnie. No, i to jest super. I myślę, wiadomo, że gdzieś jest, no dobra, to co to powiem. Okej, ale zazdrość jest to tak, właśnie chciałam powiedzieć. Tak, ale to jest taka fajna zazdrość, skoro ty możesz, to ja też mogę. Mobilizująca. Dokładnie. Bardzo, skoro mi się to zazdrości, to chyba mi się to marzy. Dokładnie, więc będę robić wszystko, żeby stało się też tak samo w moim przypadku. I no i tak, no. Tak, myślę, że w ogóle też tutaj będziemy sobie rozmawiać o... Ciekła mi myśl. Ludzie, słuchajcie, spoko, nie nadajemy na żywo. Wiem właśnie o tym, widzę to tam. Zmontujemy to, ludzie. Nie.
No to może któraś z was coś tam dalej do powiedzenia? O, młodych powiedziałyśmy, o młodych artystach. Tak, będziemy kłaść nacisk na młodych artystów, myślę, tak. Bo do tego nam też jest najbliżej i w tym mamy największe pojęcie, no nie? Z czym my się musimy mierzyć, z jakimi problemami. O szkołach teatralnych. Pogadamy. Opowiadamy. Ale też o zdrowiu psychicznym, bo myślę, że to jest taki temat, który jest ostatnio w ogóle, otwieramy się na to mocno jako społeczeństwo, a nasz zawód jest jakby z tym bardzo powiązany. I bardzo powiązane z nami. To jest, mam wrażenie, bardzo osobista sprawa. Właśnie poopowiadamy o tym też, jak my dbamy o to zdrowie psychiczne, przez to właśnie, że też zajmujemy się innymi rzeczami, bo to właśnie, że my na przykład otworzyłyśmy agencję aktorską, daje nam stabilizację, bo no wiadomo, daje nam też jakieś inne źródło i tak dalej, i tak dalej. Ale też, przepraszam, że ci wejdę w słowo, też takie poczucie sprawczości. Dokładnie. Pamiętacie, jak nasi aktorzy dostawali castingi, role za pierwszym razem, jak otworzyłeś agencję? My wszystkie cieszyłyśmy się tak, jakbyśmy to my dostały te role. Ale to nadal tak jest. W sensie nadal mam coś takiego, że jak ktoś się zainteresuje naszym aktorem, czy jak ktoś napisze, że został wybrany, to dokładnie. Ja wygrałam. Dziewczyny, wróćmy do tej zdrowej głowy. No bo jak ma się zdrową głowę, to ma się otwartą głowę i można. Oczywiście, że tak, bo no właśnie, i tutaj mocno wchodzi temat szkoły aktorskiej. Po prostu mamy poczucie, że my jako twórcy musimy czuć się wolni, musimy się czuć dobrze ze sobą i musimy, znaczy musimy. No ja mam poczucie, że jednak niedobrze działam w stresie, niedobrze działam przestraszona, niedobrze działam jak się boję. Dobrze działam, kiedy wierzę w siebie, kiedy wiem, że mogę dużo, kiedy wiem, że nie mam ograniczeń, kiedy mogę się otwierać głową, sercem, sprawdzać, że to są wszystko spotkania. Cały nasz zawód się z tego składa, z tych spotkań. Tak. Które będziemy robić tutaj. Tak. I będziemy potem się zrzeszać, bo to jest też chyba super, co? No. Że to nasze naprawdę środowisko ma jakieś tam swoje mankamenty, ale też piękne. Stworzone z pięknych, wspaniałych ludzi, więc będziemy ich tu zapraszać, rozmawiać z nimi. Dopytywać o ich trudności, o ich przeżycia, o ich historię. Tak, i mamy nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego. Ja chciałam jeszcze tylko wrócić do tego, że właśnie to, że otworzyłyśmy znowu o tej agencji aktorskiej, ale w ogóle, jest to jakiś temat przewodni. Tak, jest to temat przewodni, bo to jest jakaś taka wielka też dla nas zmiana i widzimy, że po prostu no, robimy jakieś totalnie inne rzeczy i w ogóle nie myślałyśmy, że tak nasza droga się potoczy. Ale chciałam też powiedzieć to, że właśnie to, że robimy inne rzeczy, daje nam tę stabilizację, której my jako aktorzy w ogóle praktycznie nie mamy. Bo nic nie zależy od nas. Nic nie zależy od nas. Bardzo mało zależy od nas. Jest tutaj też jakiś problem właśnie z tą podmiotowością w ogóle aktorów, dlatego też mamy nadzieję, że w ten w ogóle sposób wpłyniemy na tę podmiotowość, na ten brak podmiotowości aktorów. I właśnie to nam daje tę stabilizację, której my jako aktorzy bardzo często nie mamy. Mierzymy się z niepewnością, mierzymy się właśnie z czekaniem i tak dalej, i tak dalej. O tym też sobie porozmawiamy, bo to jest normalne. Tak, jak sobie radzić? Frustracji na pewno też będziemy rozmawiać, bo ona jest też jakimś elementem i czym szybciej sobie tak to człowiek ułoży i to jest myślę, że super ciekawe, jak aktorzy, bo każda z nas ma zupełnie inną historię i to samo jest z naszymi gośćmi, że jednak te historie pokażą, w jaki sposób my sobie radzimy z tym, żeby mieć żeby nie mieć tej frustracji, żeby mieć ten spokój i mieć tą stabilizację. Bo jednak no, nie wyobrażam sobie no, nie mieć stabilizacji w życiu i być spokojnym, że te rzeczy po prostu się ze sobą łączą. I często jest taki stereotyp, przekonanie, że właśnie my, aktorzy, to nie możemy być, nie wiem, szczęśliwi, bo tylko będziemy szczęśliwi, jak gramy, a jak nie gramy, to nie jesteśmy szczęśliwi i tak dalej. Nie, wcale tak nie jest. Bo możemy robić tysiące różnych innych świetnych rzeczy i no tak, chcemy przełamywać te stereotypy. Tym bardziej, że często jest tak, że przez to, że jednak ten zawód jest mocno, no tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, po prostu mało rzeczy zależy od nas, to de facto nie każdy projekt aktorski jest dla nas tak satysfakcjonujący, jak sobie wyobrażamy. Czasami te rzeczy poboczne dają nam w danym momencie więcej radości, więcej spełnienia, więcej samorozwoju niż de facto praca nasza, zawodowa, no ponieważ to budzi to jest związane z tymi oczekiwaniami, które mamy wobec tego zawodu i naszych marzeń, a to jest zawsze bardzo dużo. No i to jest takie zderzenie też często. Mam wrażenie, że właśnie że te inne rzeczy, które robimy, to nie tylko dają nam taką stabilizację i zdrową głowę i tak dalej,
ale też zwyczajnie pobudzają naszą kreatywność. Absolutnie. Nie, że jakby chociażby tworzenie naszej strony internetowej to było takie, o, to zrobimy to logo. I absolutnie takie rzeczy, które w ogóle nam się wydają jakieś takie techniczne bardzo i tak, ale to też w ogóle nie kreatywne, bo są właśnie kreatywne i są twórcze i no. Nawet widzimy to teraz przy robieniu naszego projektu promującego aktorów. To jest wspaniałe. No, tutaj się okazało, że spełniamy się jako producentki, dźwiękowcy, oświetleniowcy. Catering. To jest tak, to wszystko. Dokładnie. I to jest okazuje fajne. Się, ile jest w ogóle cudownych ludzi, którzy nam pomagają w tym. Bo wierzymy w ten zasób ludzki. W sensie wierzymy, że możemy coś zrobić nie tylko pieniędzmi, ale też tym, że my sobie postawimy... Nie mamy, ale my nie wiemy. Ale w sensie, że postawimy sobie taki cel i wykorzystamy ten zasób, który mamy w ludzi, w ludziach. To, że mamy super znajomych operatorów, super montażystów. To, że mamy w swoim składzie aktorkę, która świetnie pisze, że możemy po prostu powykorzystywać te nasze rzeczy, które są takie dobre w nas, żeby tworzyć nasze rzeczy. No tak. Bo przecież gdzie my byśmy pół roku temu powiedział, że będziemy produkować jakieś teraz etiudy. No dobra, zaczynamy od etiud, ale poszukajcie. Zobaczymy, co tak, miało być kręcone telefonem, a mamy... Operatora, plan, światło, tak, dźwięk, wszystko. Tak, pozdrawiamy naszą ekipę, naprawdę. Tak, jesteście wspaniali, bo bez was by się to nie udało. Pozdrawiamy też Marcina, który nas tutaj zaprosił. Tak, dziękujemy ci, Marcin. Tak, bardzo. Jeszcze coś? No mieliśmy takich ważnych rzeczy? Może powiemy, co się wydarzy tutaj za niedługo? Najbliższy odcinek, o czym będzie. Tak. No dobra. I kto następny prowadził? Odcinek, tak, będziemy prowadzić razem z Klaudią. Zaprosimy tutaj bardzo fajną aktorkę, Olę Skrabę. Tak. I sobie porozmawiamy na różne tematy. Myślę, że to będzie super ciekawa rozmowa. Tak. No, także zapraszamy. Zachęcamy do śledzenia. Dziękujemy. Pa, pa.